praktycznie cała nasza cywilizacja oparta jest na prądzie. Zależy od niego dosłownie wszystko, od oświetlenia i wentylacji budynków, przez zakupy w lokalnym sklepie spożywczym, aż po skomplikowane systemy bankowe. I mimo, że tak wiele od niego zależy, ciągle na dużą skalę produkujemy go praktycznie w ten sam sposób. Niezależnie od tego, czy spalamy węgiel, rozszczepiamy atom, czy stawiamy na rzece tamę, chodzi nam o to, by wprawić w ruch turbinę generatora, czyli pośrednio wykorzystać energię kinetyczną. Mniejszej ilości prądu potrafimy uzyskiwać bezpośrednio z reakcji chemicznych, na przykład w bateriach, które każdy z nas ma w swoim smartfonie. Swoistym połączeniem tych dwóch sposobów produkcji prądu są ogniwa paliwowe, czyli urządzenia, które pozwalają na ciągłą produkcję prądu z dostarczanego do nich paliwa na drodze reakcji chemicznej. Prąd ten odbieramy w sposób bezpośredni. Jednak w tym przypadku paliwem nie są związki, które jako pierwsze przychodzą nam na myśl. Nie wykorzystujemy tu ropy naftowej, gazu czy ich pochodnych, ale dużo bardziej ekologiczne związki, jak na przykład metanol, etanol czy mocznik. I właśnie mocznik jest substancją, która powinna nas najbardziej zainteresować, ponieważ każdy z nas codziennie wydala 30 do 40 ml mocznika razem z moczem. Co jeżeli weźmiemy pod uwagę, że populacja Ziemi to już 7,5 miliarda ludzi, daje nam ponad 2 miliony litrów mocznika dziennie. Przepraszam, nie 2, 200 milionów litrów mocznika dziennie. Taka ilość paliwa obecnie się marnuje. Dodatkowo zastosowanie mocznika w roli paliwa pozwoliłoby nam znacząco zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza z szkodliwymi tlenkami siarki czy azotu. Mimo wszystkich swoich zalet, ogniwa paliwowe na dzień dzisiejszy nie mogą być stosowane na dużą skalę do produkcji energii elektrycznej, bo nie mamy odpowiednich materiałów, między innymi materiałów elektrodowych. Elektrody są sercem ogniwa. To na nich zachodzi reakcja chemiczna i z ich pomocą odbieramy prąd. Ich konstrukcja nie jest łatwa, bo muszą być one jednocześnie odpowiednio aktywne, by zaszła reakcja, i odporne na warunki, które panują wewnątrz urządzenia. Dodatkowo muszą mieć one jak największą powierzchnię przy jak najmniejszych wymiarach. Brzmi niemożliwie? Na szczęście takie nie jest. Na tym właśnie polegają moje badania. Staram się wytworzyć nowe materiały elektrodowe, które będzie można zastosować w ogniwach paliwowych. Wraz z rozwojem technologii i rosnącą populacją zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie ciągle rosło. Z tego powodu ekologiczny sposób na produkcję prądu jest jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed ludzkością w XXI wieku. I mam nadzieję, że właśnie moje badania przyczynią się do tego, że ogniwa paliwowe staną się rozwiązaniem tego problemu. Dziękuję Państwu bardzo.